We've always defined ourselves. These moments when we dared to aim higher, to reach for the stars. We count these moments as our proudest achievements. Siemaneczko, dobyściaki, z tej strony Bora. Witam Was w 13 odcinku z naszej serii Kerbal Space Program. Misja Apollo 3 jest w fazie już połowicznej, bym tak powiedział, bo osiągnęliśmy orbitę w tym momencie Minmusa, niską orbitę. No i będziemy się przygotowywali do powolnego lądowania na tymże Księżycu. Jeszcze tylko sprawdzę, w którą stronę my lecimy. Okej. No i teraz cóż, przydałoby się tutaj gdzieś wylądować. Na biegunie. Tylko obawiam się, że tam... Nie no, wyląduję tam chyba. Zobaczymy. Przygotujmy się do manewru. Kurde, no chciałbym gdzieś tutaj trafić właśnie, tak pół słońca, żeby było jeszcze oświetlone przez słońce ten księżyc, to miejsce, gdzie wylądujemy, a pół już takie ciemne jednak. Elektryki mam pełno prądu, także Może jednak na ciemnej stronie. No nie wiem. Dobra, zróbmy sobie to w tym momencie w ten sposób. Ustawmy się do manewru. Z paliwem jeszcze dużo, więc... Paliwa jeszcze mamy dużo, więc nie ma problemu. Powolutku, na spokojnie. Okej. Tutaj trzeba być już w miarę dokładnym, bo tu łatwo coś spieprzyć, a przy lądowaniu to już w ogóle. 15 minut do manewru. Widzicie, od znacznika już troszeczkę się oddalamy. 5 minut, 6 w sumie. To mógłbym to jeszcze skorygować i chyba tak też to zrobię. Dobra, powolutku, na spokojnie, Tomek. Możecie podziwiać tutaj Minmusa już w tej chwili z bliskiej odległości. Tu mam jeszcze prawie 300 litrów, no i tu mam 720, 1000 litrów, jest dużo. Ja jestem prawie pewny, że te zbiorniki jeszcze z paliwem będziemy odrzucać. Nie Minmus, tylko Moon oraz Kerbin w tle, daleko. No i cóż, 5 minut do początku manewru, który nas zbliży do powierzchni. Trzeba daje uśmiechnięty. Pełen optymizmu, że nic się nie stanie. Zróbmy tutaj raport załogi. Nic nam to nie da. Okej. Myślę, że tutaj te monopropylanty już sobie włączę. Zbiorniki z monopropylantem. Bo tu wszystkie muszę naraz włączać. Znaczy nie naraz, tylko pojedynczo. Okidoki. Te są włączone, tak? Tak, dobra. No cóż, 4 minuty z małym haczykiem do przeprowadzenia tego manewru. Upewnijmy się jeszcze raz, że tak to chcemy właśnie zrobić. Lepiej sprawdzić ze 3 razy niż się raz pomylić. Łuczek herbatki. Okej. Lekko przyspieszę. 3 minuty.
Będę starał się tutaj nic nie robić na pałę, to wtedy wyląduje dobrze. Minuta. No okej, jeszcze raz minimalnie na znacznik i odpalamy. Jeszcze mały kawałeczek. Okej. No i teraz trzeba się już pilnować bardzo. Bardzo, ale to bardzo. Jaką mamy wysokość? 25 tysięcy metrów. Lekko, ale nie bardzo przyspieszmy, bo już nabieramy tutaj przyspieszenia znowu. 20 tysięcy metrów, ok. Obróćmy się tutaj już, jakbyśmy zaraz mieli lądować. Ale jeszcze nie będziemy zbijać tej prędkości, jeszcze trochę. Otworzę sobie tutaj już nóżki naszego lądownika, żeby potem się nie pomylić. 19 tysięcy metrów. W tej chwili jakbym zwalniał, to bym wylądował gdzieś tutaj, więc chcę to tak jeszcze troszeczkę przetrzymać. Niewiele, do tak gdzieś 13 tysięcy metrów myślę. Dobra. Jaka wysokość? 15. 120 metrów na sekundę mamy w tej chwili. Zaczniemy już tak to zbijać trochę. Tutaj gdzieś wylądujemy, ale kurczę, w tym takim dole lekkim. Tak mi się wydaje. No w sumie czemu nie? Możemy wylądować w tym dole. Jeszcze sobie poczekamy. 80 metrów już mamy przyspieszenia tylko. Czy tylko? No trochę zbite. 13,5 tysiąca metrów nad powierzchnię Minmusa. Ustawmy się troszeczkę ponowniej. Ponownie. Lepiej. W 13 tysięcy metrów. Ale spoko. Jeszcze spokojnie. Jeszcze jesteśmy wysoko. Będziemy odrzucali za niedługo ten zbiornik, myślę. Coraz bliżej. Wiecie co? Ja jednak troszeczkę tą prędkość jeszcze zbiję, bo obawiam się, że tu będą jakieś góry, jakieś wyżyny i ten radar jednak tą wysokość nam będzie tutaj przekłamywał. 50 metrów. Tak do 20 sobie zrobię i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Nawet w punkt 20 trafiłem. Nie, jesteśmy wysoko. No tak, tutaj w tej takiej dolince wylądujemy. Jeśli wylądujemy. Paliwa jeszcze multum, naprawdę multum. Tutaj będzie trzeba zdecydowanie ten silnik odrzucić za chwilkę. Ustawmy się tak w miarę, żeby 10 tysięcy metrów mamy nad powierzchnię. Tak w miarę, żeby ten znacznik już był idealnie w punkcie, w środkowym. Żebyśmy opadali jak najbardziej pionowo. ...14 metrów. Dobra, wyłączmy silniki. Tutaj nierówności terenu jeszcze nie widać na tym Minmusie, więc jeszcze jesteśmy w miarę wysoko. A padamy prawie pionowo, właśnie o to mi chodziło. No, ten zbiornik niepotrzebny nam tak naprawdę był. No ale cóż, lepiej nosić niż się potem prosić i wiecie, narzekać, że za mało paliwa i misja failed.
Znowu przyspieszamy, ale grzyb z tym. Tutaj akurat problemu nie jest. Ten silnik jest dość mocny, skipper. Nie, to jest pudel. RE pudel. No, czyli jeszcze tutaj mamy linię tą ciemną, więc jeszcze słońce nas będzie oświetlać, nie jest źle. 8500 metrów. Powolutku, na spokojnie. Nie ma co się wygłupiać, chociaż i tak przyspieszamy, już mamy 35 metrów na sekundę przyspieszenia. Ale tutaj jeszcze widać, że jesteśmy dość wysoko, jeszcze nie jesteśmy aż tak nisko, żeby jakiekolwiek problemy tutaj nam z tego powodu się miały wydarzyć. Ustawmy się idealnie w punkt. Zaraz będziemy lekko odpalać. To przyspieszenie nam tutaj do 50 metrów na sekundę dojdzie. 7000 metrów mamy już. No może już odpalmy jednak. Do 20 znowuż. Dobra. Nierówności nadal nie widać. Czyżby tutaj w ogóle nierówności nie było? Jakichś kamyczków nie widać? Na razie gładkie bardzo. Nie pamiętam, ale całkiem możliwe. Tu są cienie. Widzicie, to są na pewno jakieś takie wyżyny, skoro rzucają cień. 30 metrów na sekundę. 5800 metrów nad powierzchnią Minmusa. Wiecie co? Ja myślę, że sobie troszeczkę to jeszcze zbijemy, tak do 5 metrów na sekundę, i po czym odrzucimy ten silnik już. No to już nie ma co. Siedem nawet może być. Jak tu wysoko już jesteśmy? Jesteśmy nisko. Wiecie co? Ja odrzucam ten silnik. Mamy w tym momencie te trzy boczne. Zobaczymy też, jak w którym miejscu się rozbije ten człon, który odrzuciliśmy. Będziemy mniej więcej wiedzieć, jak daleko mamy do stałego lądu. No, i obawiam się, że w tej dolinie tak słońca wiele nie będziemy mieć. 200 metrów pod nami jeszcze się nie rozbiło. Myślę, że z kilometr będzie się rozbije. Chociaż może. O, tu już za szybko padamy. Coś czuję, że tu już za szybko opadamy. Widzicie? 500 metrów, czyli na 3500. Oj, zaczynam się tu już obawiać. Oj, 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 tu się już coś dzieje z nami. Silnik out. Na 3500 metrów, tak mniej więcej. Trzysta metrów jeszcze. Widzicie, nawet dobrze ten silnik był odrzucony. Nie chciałbym na nim wylądować. A bardziej gdzieś obok. 4 metry na sekundę, nie jest źle. Korygujmy tutaj wszystko, pilnujmy każdego momentu naszego lądowania, bo coś tutaj już krzywo lądujemy. Ale 4 metry na sekundę nie jest źle. Już mamy 150 metrów do uziemienia. Słońce, gdzie słońce? No coś tu nas jeszcze będzie oświetlać. Ale skupmy się teraz na tym momencie. 4 metry i 4 dziesiąte do lądowania. Tam widać nasz cień, ale no dobra, będziemy się sugerować cieniem.
Silnik stop. Hamulec. I wylądowaliśmy. Super. Haha, super. RCS-y możemy wyłączyć w tej chwili najprawdopodobniej. No właśnie. No i super. Wylądowane na minusie. Brawo, Jabadaya. Zróbmy sobie raport załogi w tej chwili. 25 punktów nauki. Wyślijmy go od razu. No, słońce nam tutaj torę baterii oświetla, więc nie jest źle. 25 punktów nauki wysłane. Wiecie co, w tej chwili może wyjdziemy sobie, że badają. Zrobimy IV raport za 32. Weźmy to dla siebie, wejdźmy z powrotem do kapsuły i wyślijmy. ...32 punkty nauki kolejne wysłane, super. Dobra, Jabadaya, wychodź ponownie. To nam już nic nie da, dobra. No, wschodzimy Jabadaya na powierzchnię. Słońce nas oświetla jeszcze, nie jest źle. Jak tutaj z grawitacją? Skacz, Jabadaya. Ło, tu jeszcze mniejsza grawitacja niż na Moonie. Żeby nam Jabadaya tylko za daleko nie odleciał. Tutaj już grawitacja znacznie mniejsza. No okej, okay, weź tutaj sobie próbkę zrób. IV raport da się? Da się za 40. Wiecie co? Może ja tutaj kolejny IV raport wyślę. Więc wróćmy sobie w tej chwili do naszego statku. Jabadaya chyba w niego uderzy. Łaaa, yupi! Nie uderzy. Okej, okay, otwórzmy sobie drabinę. Wyślę za 40 jeszcze punktów nauki i potem tutaj wrócę kolejny raz. Łap się drabinki, chłopie, i wchodź do góry, do kokpitu, do kapsuły. Okej, wyślijmy te 40 punktów nauki. Dobra, sprawa załatwiona, bo energia nam się odnawia, więc nie jest źle. Jabadaya, wychodzimy ponownie. To możemy zamknąć, tu i tak tutaj się tutaj nie zabijesz, więc jest spoko. Problemem wejścia by też nie było, bo grawitacja minimalna. Jupi! Ale co ja zrobiłem? Czemu ja tak zrobiłem? Odlećmy sobie kawałek. Haha, gleba. Podwinęła mu się łapa, czeka go gleba. Okej, okay, kolejny w raport, już nam nic nie da, dobra. Weźmy sobie próbki. 150 punktów nauki, jeśli dowieziemy oczywiście. Fajnie. No i co, i umieśćmy sobie flagę. W tym momencie, że tutaj byliśmy. Oczywiście coś na niej napiszemy. Apollo 3. Dzisiaj jest 15.02, czyli lutego 2016 rok. A ja 60 dałem. No okej. Na pewno dobrze, na pewno dobrze. Cóż, możemy wrócić do rakiety. Ty, co ty się na prostej powierzchni przewracasz? Możemy podejść do rakiety. O kurde, przeskoczyłem. Super.
Wow, patrzcie jak odleci. Ejże chłopie, hamuj. Ale mam teraz do rakiety daleko do podejścia. Wstawaj. Nie udawaj, wstawaj. Wracamy do rakiety, ale teraz już bez głupot. I trzeba przeprowadzić całą resztę eksperymentów naukowych. Czyli zasobniki z tajemniczym GU, Science Junior. Ciśnienie musimy zmierzyć, temperaturę. No, na razie więcej tutaj chyba przyrządów naukowych w tym momencie nie posiadamy. Fajnie, że nas słoneczko jeszcze tutaj trochę ogrzewa. Dobra. Otworzymy sobie drabinkę w tej chwili. Łap się, bracie, i wchodź do góry. No okej, okay, jesteśmy w środku. Crew Raport nam coś jeszcze da? Nie. No czyli cóż. Tajemnicze GU. 50. Mamy tutaj jeszcze jeden zdablowany zasobnik tajemniczego GU, który nam da również 50. Sam do końca nie wiem, czy to jest zdablowane, czy nie. Dobra, pomiar ciśnienia. 60. Z drugiej strony również. Ok, pomiar temperatury na minusie 40. No i nasz Science Junior pewnie 150. 125, no byłem blisko. Czyli co? Czyli tutaj wszystko już zrobione. Paliwa mamy naprawdę ogrom. Więc można już lecieć na kolację do chałupy, nie? Flaga zostawiona. No i czas się udać na Kerbal. A więc cóż, odlatujemy. Złóżmy sobie już te nogi nasze. Lekko tutaj się nam rakieta niech obróci. To teraz nie wiem, czy w dobrą stronę kontruję. Zresztą, czy to ważne? Przecież jestem na biegunie. No okej, dobra. Jeszcze bardziej ten przechył zrobimy. Przepraszam. O, 30 tysięcy metrów, to jesteśmy strasznie wysoko. Nie ma co szarżować. Tutaj sobie ten manewr przeprowadzimy. Okej, ustawmy się na znacznik. I o paliwo się nie martwmy. Jeszcze do domu to paliwo dowieziemy, także do naszej BM-ki jeszcze starczy. Żegnamy się z Minmusem już powolutku. Okej. Okay. Musimy znowu osiągnąć orbitę Minmusa. Którą właśnie już mamy. No i cóż, trzeba wracać do domu. Przepraszam. Teraz sobie muszę tutaj to sprawdzić, w którą stronę ja lecę. W tą, okej.
Powiedzmy, że tutaj się zaczniemy bawić. Kirby na Poapsis. No to jest dobrze. Do znacznika. Żeby tylko za bardzo nie przestrzelić w tym momencie. Bo byłaby to lekka lipa. Do manewru daleko? 7 minut. Manewr będzie trwał tylko 10 sekund, więc niewiele. Żeby tylko nie przestrzelić. Bo to by było złe i niewskazane. Ale myślę, że nie powinien przestrzelić. Już. Okej. A pułapsa Kerbinu. Dobra, dolećmy sobie tutaj do bardzo odległej orbity wokół kerbinowskiej. Pozostawiliśmy tutaj gdzieś Minmus daleko z tyłu już w tym momencie. No i sprawdźmy sobie, czy przechwyciła nas grawitacja Kerbinu. No jeszcze w tym momencie nie, ale zaraz to nastąpi. Tak jest. Oj, 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 wracamy? Nie wracamy, mam nadzieję. Dobra, nie wracamy. Teraz tak, z tego miejsca. Tak, żeby jeszcze Moona minąć. Żeby tutaj z Moonem jakiejś komplikacji później nie było. Ustawmy się na znacznik. Nie myślałem, że ten odcinek będzie trwał 30 minut. Ale najprawdopodobniej tą barierę 30 minut w dzisiejszym odcinku przekroczę. No tu już są złożone misje, coraz bardziej teraz będą, no bo nie oszukujmy się, na planety dalekie też chcemy lecieć. Ja na Dunę chcę lecieć, czy jak ona się nazywa? Duna, nie? Duna. Dobra. Do miejsca, w którym manewr będziemy przeprowadzać jeszcze 17 dni. Już tylko jeden dzień. Okej, można już zacząć przeprowadzać, bo tu już są takie odległości, że to nie jest najmniejszy problem. Paliwa mamy. I jeszcze trochę. Oż, cóż ja zrobiłem? Proca grawitacyjna i wypieprzy nas gdzieś daleko. No dobra, trzeba się odwrócić. W tym momencie. Jednak za dużo zwolniłem, trzeba bardziej przyspieszyć. Okej. I już jest dobrze. Polećmy sobie teraz tutaj na naszą periapsję. Tam zaplanujemy kolejny manewr. O, widzicie, tutaj mogą być kłopoty z Moonem. Choć myślę, że nie. Jesteśmy nawet w punkcie, fajnie. Okej, tutaj już bezproblemowo manewr można przeprowadzać.
No i naszą prędkość maksymalną zbijamy bardzo znacznie. Już bliżej domu niż dalej. No spokojnie, zaraz nam to wszystko się tutaj opanuje. No, otóż to. Jeszcze bezpiecznie wylądować na karbinie. Wiecie co, ja sobie włączę ten silnik również. Żeby jednak to szybciej szło. O, czyżby mi się tamtym skończyło paliwo w tych trzech bocznych? Zaraz sobie to obadam. Nie, jeszcze jest paliwo, spoko. Gdzie my ten karbin mamy? Tutaj proszę, w całej okazałości. Nie wiem, czy lądować z takiego? Nie. Zmniejszę sobie to jeszcze. Tak, żeby tutaj wlecieć potem. Pewnie i tak w wodzie będziemy lądować. No i dobra, ustawmy się. No, kontruj, że... A, monopropelantu jeszcze też mam w trzy dupy i trochę. Praktycznie go w ogóle nie zmarnowałem, jak widzicie. Tam po prawej stronie na górze te wykresy. Okej, jesteśmy na znaczniku, możemy sobie w tej chwili przyspieszyć. Tu już będzie od razu manewr wejścia w atmosferę karbinowską. Dobra. No, musimy zbić jeszcze 2700 metrów na sekundę. Także sporo. Nie, no na bank w wodzie wyląduje. Zresztą, czy to ważne? Ważne, żeby wylądować bezpiecznie. A po APSA 300 200. Czekajcie, ja trochę zwolnię i muszę patrzeć na periapsy. Sto tysięcy. 50. Okej, 22. To ja chciałem mniej więcej. Czyli co, odrzucamy już wszystko. Jaką my tu mamy wysokość? Można już odrzucać wszystko. Moon widać, Minmusa chyba raczej nie uświadczymy. Musielibyśmy się idealnie porozglądać. No ale czy to ważne? Ważne teraz, żeby wylądować. Odrzucamy tutaj już nasz lądownik. I powoli ustawmy się już do wodowania. Jakby nie było. Dobra, 150 km nad powierzchnią karbinu. No, spokojnie, zaraz się odwrócimy. Jeszcze jest na to kupa czasu. Teraz trzeba tylko znacznika pilnować.
86 km. Zaraz będziemy wchodzić w atmosferę Kerbinu. Zaraz nas ta atmosfera będzie zwalniała. No, dzisiaj będzie długi odcinek, 40 minut prawie, albo około coś. Jeszcze trochę, góry przelecieliśmy. No i zaraz wejdziemy w atmosferę, opuścimy już kosmos. No okej, okay. Jesteśmy już w atmosferze Kerbinu, poniżej 70 km. Także zaraz będziemy zwalniać, na chwilę obecną jeszcze i tak nadal przyspieszamy, ale tutaj atmosfera jest coraz gęstsza, z każdym metrem wysokości będzie coraz gęstsza. No, nie ma jeszcze tarcia. No, jeszcze nie ma. Ale spokojnie, to kwestia chwili dosłownie. Widzicie? Już się czerwone robi, już to tarcie powoli jest. Tak 35 km to już będzie tarcie dość znaczne. Tarcza nam się rozgrzewa, a właśnie już traci swoje właściwości, a my i tak jesteśmy jeszcze 50 km nad powierzchnią Kerbinu. Także zaraz zobaczymy, czy wylądujemy w wodzie. No, jest mała szansa, że wylądujemy gdzieś tutaj na Cyplu. Najprawdopodobniej wylądujemy w wodzie. Okej, już zwalniamy. Minimalnie, nieznacząco, ale jednak. Nie przyspieszam, bo to spierdzielę znowu, a nie chcę nic spierdzielić. No i tutaj już mamy przyziemienie, przykerbolowienie. Ale nadal jeszcze ponad 2 machy mamy przyspieszenia. Więc to są ogromne prędkości. 40 km nad powierzchnią Kerbinu. Prędkości są jeszcze ogromne. No i wylądujemy gdzieś tutaj w wodzie. Między stałym lądem, a tym Cyplem tamtym. Byle bezpiecznie, to najważniejsze. Jebediah cały podjarany. Jeszcze 2000 metrów na sekundę. Jeszcze prędkość jest ogromna. No ale jakby nie było, już mamy 31 km nad powierzchnią Kerbinu. Tutaj się trochę w punkt bardziej ustawię. Nie sądzę, żebyśmy tego Cypla... Nie, tutaj gdzieś wylądujemy. W tym momencie gdzieś tutaj. 1700 metrów na sekundę, więc już dość znacznie wytracamy tą prędkość. 1500 metrów na sekundę. Jeszcze mamy 24 km do powierzchni Kerbinu. No, mówiłem, gdzieś tutaj w wodzie przy tym Cyplu wylądujemy. ...1200 metrów na sekundę. Ustawmy się w znacznik. O, pięknie. Już mamy 20 km wysokości tylko. Patrzcie, nie, no jeszcze otworzymy spadachron, to i tak, no to gdzieś wylądujemy. To już jest spoko. 700 metrów na sekundę, 15 km nad powierzchnią Kerbinu. Crew raport da nam coś? Nic. I w raport na pewno tutaj robił nie będę, bo mi Jebediah wywali w kosmos. Znaczy nie w kosmos, ale z wysokości by opadał, wielkiej. Okej, zaraz spadochrony będzie można aktywować. Już teoretycznie moglibyśmy to uczynić. 250 metrów na sekundę.
10 km nad powierzchnią Kerbinu, ale jeszcze skoro padamy do wody, więc na pewno mamy pewność, że będzie na liczniku 0 przy kontakcie z wodą. Więc możemy sobie jeszcze chwilę wyczekać. 7,5 km. W jednym z najbliższych odcinków musimy zrobić jakąś sondę bezzałogową. Może samolot byśmy zrobili, może byśmy zrobili jakiś tutaj podwodny pojazd, który też zabierze nas no pod wodę na Kerbinie, bo jest taka opcja w tym ostatnim update'cie. Także też by to było fajne. Dobra, 3,5 km otwieramy. Spadochrony. 3 km. Już mamy tylko 80 metrów na sekundę. Spadamy idealnie w dół. Bo można sobie teraz przyspieszyć lekko. Spadochrony nam się otwierają. Jeszcze nie, jeszcze 300 metrów. Okej, już. Dobra, przyspieszmy sobie tutaj już do naszego wodowania w tej chwili. No, Jebediah, jesteś już bezpieczny. Byłeś na minmusie, jesteś już bezpieczny z powrotem w domu. Będziesz mógł na grilla jeszcze wieczorem z chłopakami skoczyć. 500 metrów. No, odcinek trwa już 41 minut. Także dosyć sporo. To 10 metrów. Dobra, już możemy odpuścić to przyspieszenie. 30 metrów i bul. Okej, okay, crew raport tutaj wyjdzie, nie wyjdzie. A i w raport. Oj, co ja spieprzyłem. I w raport coś wyjdzie. Dobra, Jebediah, chwytaj się, chłopiec. Czemu się nie chyta? Wchodzę do tej góry, ok. No i cóż. Zobaczymy, ile punktów nauki za misję Apollo 3 uzyskaliśmy. O, pierona, 477. Pięknie. No i teraz tak, co nam będzie potrzebne do blokowania, to ja już się później zastanowię na spokojnie. W kolejnym odcinku albo zobaczycie, jak to odkrywam, albo już odkryte zobaczycie. W tym odcinku te beściaki po udanej misji, mam nadzieję, że zasłużyłem tym odcinkiem na łapkę w górę, więc ją zostawcie tutaj na dole, po prawej stronie. No i tyle, a jeśli nie subskrybujesz kanału, to nie popełniaj tego błędu nadal. I kliknij subskrypcję. Będziesz miał nie tylko serię z Kerbali na bieżąco, ale pozostałe moje wszystkie serie również. I to tyle. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnej naszej misji. Strzała.